Zaczyna, bardzo proszę. Panie profesorze, poseł Mariusz Błaszczak w nawiązaniu do ostatnich słów profesora Brzezińskiego stwierdził, że autorytet, powaga i poważanie profesora legły w gruzach. Jak zatem chcecie tworzyć Międzynarodową Komisję Śledczą w sprawie Smoleńska, skoro każda opinia, skoro negujecie każdą opinię odmienną od tej teorii o dwóch zamachach, niezależnie od tego, przez kogo jest ona wypowiadana? Opinie są bardzo różne. Nie zapraszaliśmy pana profesora Brzezińskiego do tej komisji, ale bierzemy pod uwagę oczywiście to, że również w przestrzeni międzynarodowej jest wielu takich, którzy uważają, że to był błąd pilotów, pijany. To prawda, tylko że każdy, kto nie wierzy w tą teorię dwóch wybuchów, jest poza komisją według was. Od razu go nie, skreślacie. Nie. My nikogo nie skreślamy. Mówimy o tym od dłuższego czasu. Chcemy niezależnej, bezstronnej komisji, która chłodno... Ekspertów PiSu. Nie. Międzynarodowa komisja jeszcze tak dobrze nie jest, żebyśmy mieli, prawda, macki wszędzie na świecie, szczególnie w środowiskach akademickich. A tu przede wszystkim chodzi o specjalistów. Panie profesorze, czy pan wierzy w zamach? Ja wierzę, to jest złe słowo. Ja nie wiem, czy to był zamach, natomiast jestem coraz bliżej przekonania, że nastąpił wybuch. I byłem na konferencji na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie było około setki naukowców. To nie byli już tylko eksperci czy naukowcy z Australii, Kanady i Stanów Zjednoczonych, o których można by mówić, że na wszystko sobie mogą pozwolić, bo minister Kudrycka im nic nie zrobi. To był tłum profesorów z Politechnik Gdańskiej, Lubelskiej, Poznańskiej, z AGH. To byli fachowcy, którzy centymetr po centymetrze pokazywali na zdjęciach, na przykładach, co zaszło w czasie tej katastrofy. To byli fachowcy od wytrzymałości materiałów, od bardzo różnych, bardzo specjalistycznych dziedzin. Panie profesorze, a kto powinien pana zdaniem być człowiekiem odpowiedzialnym za zapraszanie do tej międzynarodowej ewentualnej komisji naukowców? Profesor Klajber jako szef panu? Myślę, że najlepszym inicjatorem takiego przedsięwzięcia byłby rząd polski, który by się zwrócił do międzynarodowych ekspertów o to, żeby przyjrzeli się tej sprawie i ją zbadali. PSL.